Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jak zawsze porządki w ogrodzie. Teraz próbuję się tutaj dostać do schowka. Taki strych nad kurnikiem. Bardzo fajny strych. Jestem z niego ogromnie zadowolona. Dlaczego? Dlatego, że przechowuję tutaj w workach siano dla kur. Jest to siano z naszego ogrodu. Mi misianko, nie jest dla ciebie. Oj, próbuję się dostać, ale tutaj kury grzebią. Ja im tutaj dałam dużo siana, liści, żeby zimą im było cieplej, ale one ciągle tutaj wszystko zasypują. Może świeże sianko, ale będą miały radochę. One bardzo lubią. Jest i o poranku pierwsze jajo. Na drugie śniadanie. Przy ścieżkach żwirowych zostały mi czasem takie wąskie pasy trawnika. I ja chciałabym teraz troszeczkę coś niecoś pozmieniać w ogrodzie i likwiduję te pasy. Dlaczego? Dlatego, że latem, teraz tego tak nie widać, ale wiecie Państwo, że byliny się rozrastają, mają masę zieleni i wówczas, gdy koszę tutaj trawnik, to troszeczkę przeszkadza, a nawet powiedziałabym, że rośliny są niszczone. Dlatego likwiduję te wąskie paski trawnika i pozwalam, żeby to miejsce zajęły rośliny. Jeśli mam krokusy, to rozsadzam też krokusy. Zostało mi jeszcze trochę w mojej rozmnażalni, ale muszę część pozostawić, aby znowu te krokusy mogły się rozrosnąć i żebym ja mogła znowu je posadzić w kolejnych miejscach, bo zaczęłam już sadzić w drugiej części ogrodu. Tak, aby wiosną rabaty były bardzo kolorowe, radosne, chociaż muszę powiedzieć, że przy tak pochmurnym dniu, gdy nie ma słońca, no to krokusom też nie za bardzo nie chce się rozchylać swoje piękne płatki, ale są kolorowe, widać je, a gdy tylko troszeczkę jest jaśniej, to wówczas pojawia się na nich mnóstwo pożytecznych owadów, zwłaszcza pszczół. Co robię z taką darnią? Zanim wyrzucę na kompostownik, najpierw trafia ona do zagrody kur, bo jak już też wiele razy mówiłam, zagroda jest wybetonowana po to, żeby łatwiej było mi sprzątać. Dlatego też kurki muszą mieć trochę zielonego, muszą mieć trochę ziemi, trochę robaczków, więc ja im to dostarczam. Codziennie po troszeczkę tutaj zbieram dar i daję do kurnika. One tu już mają troszeczkę nabałaganiane, ale to właśnie dlatego, że codziennie daję im tutaj dar. Niech sobie podziwią, ale uparta kurka, idź tam do tamtych. O, wreszcie załapała w czym rzecz. O, proszę zobaczyć, jak one lubią, jak się cieszą. Dlatego szkoda byłoby mi te darnie usuwać i wyrzucać od razu na kompostownik. Najpierw muszą pocieszyć się kurki. Ale to nie wszystkie, widzę, są jeszcze. Nie wiem, gdzie są pozostałe. Może z tyłu. Zamknę. Każdy chce trochę wolności. No cóż. Czas na przycięcie róż pnących. I też korzystam z sekatora na wysięgniku. Nie chce mi się już wychodzić po drabinie. Jeśli się okaże,
że trzeba będzie jeszcze przyciąć, bo na pewno trzeba będzie jeszcze pędy róż, to wówczas skorzystam z drabiny, bo wtedy będę musiała mniejszym sekatorem, ale tutaj na razie myślę, że z tym sekatorem poradzę sobie z wycięciem. Dziękuję, że obejrzeli Państwo mój film. Do zobaczenia!